Serdecznie witamy wszystkich hodowców w drugiej części naszego cyklu poświęconego budowie gołębnika tutaj w Toruniu. Chcemy pokazać kolejne etapy jego stawiania. Zakończyliśmy ostatnio na tym, że postawiliśmy już tą konstrukcję niejako. Były tylko te górne belki. Dzisiaj już wcześniej dokończyliśmy pewne elementy tego, czyli dobiliśmy tutaj od góry siatkę, którą tutaj widzimy wszyscy. Siatkę dlatego tutaj zamontowaliśmy, żeby nie wchodziły nam gryzonie, kiedy będziemy mieli wszystko szczelnie zamknięte, a zarazem też chcemy sobie zapewnić później możliwość wentylacji, dokonania tutaj po prostu w zależności od potrzeb, odpowiednich tutaj zasad i tam przysłon różnego rodzaju, tam czy sklejek. Tutaj też od razu zrobiliśmy, zobaczmy, z boku tutaj widzimy. Widzieliśmy, już mamy elementy konstrukcji dachu. My ten dach specjalnie wykonujemy taki płaski bardziej, a dlaczego, to będziemy się w kolejnych odcinkach dowiadywać. Chcemy go wykorzystać po prostu jako tak jakby niejako lądowisko, takie miejsce, gdzie gołębie sobie będą swobodnie przebywać, a przez to, że on też będzie płaski, do niego też chcemy tutaj u góry zrobić taką, na nim jakby taką wolierkę jakąś, żeby te gołębie mogły sobie tutaj swobodnie, te młode zwłaszcza, które tu będą wychodzić, zaznajamiać się z okolicą i zarazem być bezpieczne, no i nie będą nam uciekać. To jest to, co nas bardzo interesuje, i też żeby nie było sytuacji, że one nawet jak na noc zostaną, to żeby coś się im stało. O. A myślę, że to rozwiązanie nam się sprawdzi. No będziemy sprawdzać, no właśnie tak jak powiedziałem, tutaj wszystko staramy się tak robić, żeby wprowadzać jakiegoś rodzaju nowości, udogodnienia, żeby to jak najłatwiej, najsprawniej szło. Tutaj zobaczmy, widzimy na całości, mamy siatkę, przypomnijmy, róż tutaj na dole. Z boku już mamy też wszystkie te elementy związane z dachem. Za chwilkę będziemy tutaj dach wykonywać. Dach wykonujemy z płyty OSB. O, tutaj widzimy, mamy dość gęsto zrobione te przęsełka, żeby po prostu była duża wytrzymałość, kiedy przyjdzie zima na przykład i śnieg by spadł, żeby nam to nie obciążało. I tak za chwilkę będziemy tutaj montować płyty, no i później pokażemy, jak to wygląda. No i widzimy, już zamontowaliśmy tutaj w gołębniku dach. Dach wykonaliśmy z płyty OSB, za chwilę sobie na niego wejdziemy do góry. My celowo go zrobiliśmy w takim troszeczkę takim innym rozwiązaniu, żeby był płaski, bardziej nie było dużego spadu. Wolierę z siatki, która umożliwiłaby gołębiom wychodzenie na zewnątrz, ażeby mogły sobie tutaj swobodnie oglądać okolice. Dotyczy to zwłaszcza gołębi młodych, które kiedy tu będą wychodzić, będą sobie całą okolicę podziwiały. Tutaj też z tyłu mamy troszeczkę miejsca wystawione specjalnie, żeby tutaj, no pokażemy później, co będziemy robić, no ale na razie zobaczmy, tak to wygląda. Dach już mamy cały zrobiony. O, ja podejdę bliżej. No, zobaczmy. Tutaj dość gęsto dawaliśmy użebrowanie, tak żeby to wzmocnienie było tego dachu duże, gdyż gdyby przyszła zima, śnieg, jakieś inne opady, większe obciążenie dachu, żeby nie było problemu z nośnością jego, żeby się nie wyginał. Także co 50 cm daliśmy kantówki, które krokwy, które będą, kantówki, które będą wzmacniać tutaj konstrukcję dachu. Tutaj cały dach nam wyszedł o długości około 5 metrów na te 3,30 gdzieś. Mamy wysunięte z każdej strony po około 30-40 cm. Oczywiście pomalujemy to później, jeszcze tutaj ściany też będziemy wykańczać, no ale na razie póki co staramy się szybko tutaj zrobić wszystko, ażeby można było jak najszybciej te gołębie tutaj wprowadzić. Popatrzmy ładnie tutaj w pierwszej części, tutaj na tym ruszcie, który widzimy. Tam są jeszcze narzędzia oczywiście, ale już widzimy, słońce jest. Jest godzina około 14. Słońce cały czas już do wieczora tutaj będzie. O, i tak sobie gołębie będą mogły tutaj siedzieć. O, za chwilkę wejdziemy na dach i pokażemy, jak wygląda okolica i niejako, zobaczmy, gdybyśmy tutaj gołębie mieli w wolierze tylko tutaj, to gołębie, które tutaj siedzą, mają, powiedzmy, jesteśmy tutaj w wolierze na tej wysokości. Gołębie tak widzą to wszystko. Natomiast za chwilę, kiedy wejdziemy na górę, o, tak wygląda okolica, a za chwilę na górę, kiedy wejdziemy, to są to około 2-3 metry, kiedy będziemy wyżej. Zobaczymy, jak wygląda okolica z tamtej perspektywy i zobaczymy, dlaczego takie ważne jest właśnie, żeby te gołębie młode były jak wysoko, to dla nich to będzie istotne, gdyż one dzięki temu widzą całą okolicę. No i jesteśmy na górze gołębnika. To, co przed chwilą widzieliśmy na dole, jak zamontowany już jest dach, teraz możemy sobie na ten dach wejść. Chodzimy po nim, zobaczmy tą płytę, którą tu użyliśmy, płyta OSB, grubość 12 mm, bardzo gęsto mamy zrobione użebrowanie wzmocniętego gołębnika, nie mamy dużego kąta, chodzi nam o to, żeby po prostu na tym gołębniku, tak jak powiedzieliśmy, chcemy zbudować taką wolierę. Wolierę będziemy też za chwilkę budować, może nie za chwilkę, w najbliższych dniach, ale ona chodzi o to, żeby tu była, wtedy zobaczmy, taki widok się gołębiom tutaj w okolicach Brzozówki, tutaj w Toruniu,
rozpościera z tego dachu. Jest to diametralnie inna różnica, inny widok niż gołębie by miały, gdyby były tutaj, na przykład gdybyśmy z przodu przed gołębnikiem, bo tu zobaczmy, wybudowali wolierę. One są 3 metry niżej praktycznie, nie widzą tyle. Natomiast tutaj, kiedy sobie będą mogły swobodnie wychodzić, będą sobie mogły całą okolicę oglądać i miejmy nadzieję, będziemy mieli dzięki temu jak najmniej strat. No, przy okazji zobaczmy, tak wygląda tutaj okolica. W kolejnych naszych częściach będziemy pokazywać kolejne też właśnie, tak jak mówimy, etapy budowy tego gołębnika. O, tutaj zobaczmy tam, gdzie te samochody jeżdżą. Jest to droga krajowa numer 10. Tak, gdyby ktoś chciał przyjechać do nas i zobaczyć, jak tutaj się, co tu się dzieje, co tu się robi, jak my pracujemy, to możemy sobie tutaj zapychęcamy do drogi numer 1. To tam w tamtym kierunku jest właśnie. A tutaj droga 10 i tutaj ulica Owocowa w Brzozówce, Głogowie dokładnie. Także dziękujemy i zachęcamy do oglądania. Zobaczmy, tak jak mówię, płyta OSB 12 w promocji, dach idealnie płaski, fajnie. Tutaj będzie tak jakby podestem dla woliery, którą tutaj wybudujemy. Woliera nie będzie wielka, ale dzięki temu gołębie będą mogły sobie cały czas tutaj wychodzić. O. No i mamy już dobite te deski wszystkie naokoło, żeby to w miarę ładnie wyglądało. No dzisiaj tak słońce pali, wprawdzie jest godzina młoda, jeszcze około 16-17, ale niestety nie da rady pracować, to w związku z czym sobie podarujemy. Przed nami jeszcze, tak jak widzimy w tym gołębniku, do zamontowania tutaj przody, tu już będą tylko wloty. Mamy je wykonane, trzeba będzie tylko je zamontować. Z tyłu tam będziemy dorobić inne rzeczy, ale to później. No i wiadomo, w środku będą siodełka, takie regały specjalne na spoczynkowe dla gołębi. O, zobaczmy na koniec. Tutaj mamy, jeszcze raz widzimy, siatka podbita u góry. U góry jest też nałożony dach. Na dach będziemy zakładać gąt niedługo. A w międzyczasie sobie tutaj to postoi chwilkę. My natomiast weźmiemy, następnym razem to wszystko wykończymy. No już będziemy za 2-3 dni zasiedlać to gołębiami. Także na razie dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnej części z budowania gołębnika.